Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Chilewicz. Madam. Witamy was w... Zaczynamy na Donaldzie, który nas zabiera do... Podróż. Lubartowa! Lubartow! W Lubartowie się dzieje, ewidentnie się dzieje, ponieważ policjanci z Lubartowa poszukują mężczyzny, który zniszczył osiedlowy szlaban. Jezu! Do zdarzenia doszło w czerwcu. O godzinie 3:34 w nocy przy ulicy Cmentarnej. Jednak dopiero teraz policja poprosiła o pomoc. Zobaczcie. O mój Boże, czyli oni tyle czasu na własną rękę. Cała policja z Lubartowa była zaangażowana. Szukała przez 3 miesiące. Nie typa, udało się. Który w środku nocy popsuł szlaban. Nie udało się. Oni teraz proszą o pomoc nas. Tak, po prostu właściwie nas, bo my teraz to przekazujemy świat. No, ale jak się zniszczył szlaban, to trzeba teraz ponieść konsekwencje. Oczywiście, konsekwencje. When you gonna realize. You gotta learn your lesson. Na opublikowanym przez służby nagraniu widać dwóch mężczyzn. To mówiłeś, że mężczyznę słuchaj, którzy chwiejnym krokiem idą ulicą. Może wiatr wiał bardzo. Myślę, że mógł. Nie wiem, Lubartów, jak tam jest w czerwcu z wiatrem? Jaki jest biometr? Niekorzystny. Jeden z nich w pewnym momencie postanowił w niecodzienny sposób pokonać przeszkodę, jaką był szlaban. Mężczyzna położył się na nim, a następnie przewrócił. Uwielbiam, że mamy jeszcze zdjęcie z tego zdarzenia. Love it. W ogóle ten szlaban wygląda jak jakiś wielki miecz z Star Wars. No. A co za szlaban? Przed czym on tak stoi? Właśnie nie wiem, nie mam. Na Cmentarnej w końcu. O czym to świadczy? Ale o czym? Dalej na nagraniu widać, jak drugi z mężczyzn pomaga mu się podnieść. On zobaczy. BFFs. Bromans. Totalnie bromans. Policja apeluje o pomoc w znalezieniu sprawcy zniszczenia. Do chwili obecnej nie ustalono danych personalnych mężczyzny. Dlatego zwracamy się do osób, które na nagraniu rozpoznają sprawcę z prośbą o kontakt pod numerem telefonu. No mów. 47-81-25-290. Powtórzę. 47-81-25-290. Lub osobiście w budynku komendy. A przy jakiej ulicy? No, dobre pytanie, ja nie powiedziałem. Nie ma ulicy, no to do jakiej komendy ja mam iść? Ja mam tutaj w Barcelonie pójść na komendę i powiedzieć, przepraszam, ja znam tego mężczyznę. Gdzie mam iść? Jest dopisek, informacje można przekazać anonimowo. Przekazała sierżant, sztabowa, Jagoda Stanicka. Pozdrawiamy panią Jagodę. Oficer prasowa komendy powiatowej policji w Lubartowie. No niestety nie wiemy na jakiej ulicy to jest, więc nie możemy iść. Nie możemy iść, ale zobaczmy tego typa. Ja bym poszedł. Może go rozpoznamy. Myślę, że niekoniecznie, ale myślę, że może ktoś z was... On wygląda jakoś znajomo, powiem ci. Tutaj szczególnie wygląda znajomo, jak leży. Nie, on jakoś wygląda mi znajomo. To nie jest jakiś maserak? Może być. Może być, znając jego historię. No, z policją itd. Wiecie, o co chodzi? Dawid Piątkowski, moi drodzy. Dawid Piątkowski to jest taka postać, medialna postać. Internet. Która już zabłysnęła. Zanim przejdziemy do tego, czym dzisiaj zabłysnął. Ma już jakąś swoją background. Oczywiście. I na przykład, tutaj się będziemy posiłkować opiniotwórczym portalem Donald.pl. Developer, influencer i Anna Skóra. A, bo nie zbyłem Anny Skóry jeszcze do tego. Tylko influencerka. Zapraszają na warsztaty ze zmiany myślenia. Zmiana myślenia. Tak, bo to też jest influencerka. Tak. Coach, developer i influencer w jednym reklamuje portfel Feng Shui. Ma przyciągać pieniądze. Mi się wydaje, że podaliśmy kiedyś prasówce. Też mi się tak wydaje właściwie. Para influencerów, która niedawno sprzedawała szkolenie o tym, jak tworzyć dobry związek, rozstała się. To jest właśnie z tą Anną Skórą. No ale i co przechodzimy. Teraz? No właśnie, no i się pytacie, co teraz? No i teraz... Myślę, że coś lepszego jeszcze, nie? Antonio Banderas. Dawid Piątkowski właściwie szukał, to jest czas przeszły, dokonany, asystentki.
Mam nadzieję, że znalazł. Zarządu zresztą, hashtag Warszawa. I dał w tym celu ogłoszenie na Instagramie, gdzie napisał, co ta asystentka musi spełniać. Ja widzę same konkrety, no może przedstawisz kolejny. Tak, tak. Jeśli chcesz współpracować bezpośrednio ze mną oraz moim wspólnikiem Bartek Wojdat, to może być jedyna taka okazja. Jedyna, słuchaj, bo nie wiadomo, ja nie mam pewności, czy on znalazł. Może znalazł. Jeszcze masz... No daj im trochę nadziei. Dobra. Może jeszcze masz szansę. Nigdy nie wiadomo, Wiśniewski ile miał żon. To prawda. Twoje zadania. O, słuchaj, czy się nadajesz? Umowy współpracy, rekrutacje, koordynacja grup sprzedażowych, umowy z klientami, konciergę, concierge, współpraca z bankami, social media i nieskończenie więcej. Doświadczenie dla asystentki zarządu. Modeling, fotomodeling. Praca biurowa. Znajomość J angielskiego. Ale najważniejszy jest pierwsza. Modeling, fotomodeling. Nasze wymagania. Własna działalność gospodarcza. Praca stacjonarna w Warszawie. Pełna dyspozycyjność 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Znajomość twórczości Dawida Piątkowskiego. Niemożliwe rzeczy robione od ręki. Cuda realizowane w dobę. Uśmiech od ucha do ucha. Co oferujemy? Pełne wsparcie szkoleniowe i rozwojowe. Pomoc w budowaniu marki, wydaniu książek, rozwoju osobistym i duchowym, inwestycjach. Zajebistą atmosferę. Wyjazdy zagraniczne. I wiele więcej, jak się sprawdzisz. Ale czekaj, czekaj. Nie było nic o wynagrodzeniu. No właśnie, jest kolejny punkt. A, dobra. Uf, widzicie, już wiadomo, już tylko pieniądze. Wynagrodzenie. Słuchajcie. 0 zł miesięcznie. Jeśli nie chcesz współpracować za darmo, nie aplikuj. Jaki problem? Jaki problem jest? Jaki jest problem? Przepraszam. Żaden nie ma problemu. Ktoś ci każe aplikować? Oczywiście, że tak. Jest uśmiechnięte zdjęcie, zdjęcie pana Dawida. Chcę kto robił tę niewolnicę? Holokowska. Holokowska, ale później to jeszcze Bohosiewicz chyba szukała też jakiejś niewolnicy. Tak. Chcę niewolnicę. Fotomodeling. Fotomodeling, tak. Oczywiście asystentka już jest od razu nakierowana, że to musi być jakaś, powiedzmy sobie to wprost, zgrabna kobieta. Tak. I musi być dostępna cały czas, robić wszystko. Dostaje w zamian nic. Brzmi bardzo dobrze. To jest jak nasze hasło, on ukradnie nasze hasło. Tak. Jak to było z naszym hasłem? Oferuj... Chcemy wszystko, oferujemy nic? Jak to było nasze hasło? Piszcie. O Jezu, bo to wychodzi tak naturalnie. Teraz no jak chcesz o tym pomyśleć? Nie pamiętam. Oferujemy. Nie, chyba chcemy wszystko, oferujemy nic. No to właśnie to powiedziałem przed chwilą. Nie wiem, ale nie jestem pewien. Ja też nie jestem pewien. Dammit. Rybusz. Jakie jest hasło? To się gdzieś tam rozeszło po sieci, na przykład na naszym facebook.com/wogólepoland. Będą hejtery. Hejtery i tak dalej. My oczywiście nie chcą aplikować, ale muszą oczywiście gadać. Tak, 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 tak. No i pan Dawid na swoim stories dał taką informację. No. Szybka selekcja. Przyjmujesz się hejtem? Nie aplikuj do nas. I tutaj były jakieś screeny typu z tym brakiem wynagrodzenia to jest żart, czy na serio szukacie jelenia? To jest, ktoś tak napisał i to jest hejt też. To jest hejt. To jest hejt. Jest, na poziomie Julii. No i nagrał pan Dawid też stories. Ty nie widziałeś tego stories. Nie widziałem. Ale zaraz zobaczę razem z wami. Tak. Dziękuję wam z całego serca na tą chwilę na ponad 100 zgłoszeń o współpracę, ale już wybraliśmy asystentkę. Także bardzo wam dziękuję. Hejterom dziękuję za to komentarze wszystkie. Fajnie wiedzieć, kto jest. Także... Mega. Ja lubię od czasu do czasu, wiecie, tak, żeby coś się działo. Ale ludzie, co wy macie w tych głowach? Jak ja wam współczuję, że wy musicie na co dzień ze sobą żyć. Kilka słów od serca. Sympatyczny gość się wydaje. Znaczy wiesz co, w pierwszej sekundzie sobie pomyślałem, no nie, nie wierzę w to. Jak powiedział, że tam, że 100 chyba, tak? 100 zgłoszeń. 100 zgłoszeń. Ale później sobie przypomniałem, Boże, przecież seryjni mordercy nawet mają fanów. Wiesz, to prawda, to prawda. Jakby, okej, okay, to się wierzę pewnie wydarzyło. Wierzę w to. U pana Dawida pojawiła się kolejna stories. Tak. I tutaj ktoś napisał... Kolejna historia. Historia. Czytałem książkę Marka Osobista, to jest książkę tylko pana Dawida, bo on jest literatem też z zawodu, i wiedziałem, że robisz kontrowersje, żeby niskowibracyjne osoby rozdmuchały temat.
Niskowibracyjne. To jest jakiś ten Edith Górniak? To jest jakaś ta jaźnia czy coś? Tak. No i pan Dawid tak się dobrze bawił z okazji tego wszystkiego, że postanowił zrobić swoje konto na Instagramie jako prywatne. Jak to robią często osoby pokroju pana Dawida, żeby jeszcze więcej osób tam napłynęło i... już widelec 1/10 z tego zostanie później. Tak. I będzie więcej follow. Uwielbiam to. Tak. Biznes, to jest prawdziwy rekin biznesu. To jest prawdziwy rekin biznesu, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Być może jest z nami przyszła asystentka pana Dawida. Może ogląda to teraz. To trzymamy kciuki. Wyrazić. Tak się trzyma kciuki? Nie, to jest figa. Nie, tak się trzyma kciuki. Tak, to jest figa z makiem. No to pokazujesz figę? Tak. Nie, w sensie. Do brzucha. Próbcie. Głodny jestem. Na sam koniec przenosimy się do... za granicę. Za granicę. Słuchajcie, donosi nam New York Post. Czy jest z nami New York? Doszło po prostu do sytuacji no wstrząsającej. Ja wiem, że ona wami wstrząśnie, ale sami tego chcieliście. Jakby cały czas wam mało. Cały czas tak. Wam mało. Ja tylko użyję jednego hasła. Ale od początku. Mamy główną bohaterkę sytuacji. Główną. Panią Amandę, która powiedziała nam, co się właściwie wydarzyło. Pomiędzy nią a pieskiem o imieniu Bella. Bella. Ucinałam sobie popołudniową drzewkę. Drzewkę! Drzewka! Ucinałam sobie popołudniową drzemkę z Bellą. Jak zawsze, kiedy nagle poczułam, jak coś cieknie mi do ust. To było obrzydliwe i czułam tego smak przez wiele godzin. Po prostu nie mogłam się tego pozbyć z ust. I myślicie sobie... Co to było? Co to było? Czy to była zupa ogórkowa? Słuchajcie, okazuje się, że... Powiedz to. Pies pokroju chihuahua zerwał się jej do ust. No co, jak mogę to obwinąć? Jak mogę to obwinąć bawełna? Po prostu nie da rady. Córka pani Amandy Gommo zabrała Belle do weterynarza, gdzie zdiagnozowano u niej chorobę żołądkową. No wiem, biedny piesek. Okazało się, że niedługo po tym pani Amanda również zaczęła czuć się niedobrze. O nie! W sumie jakby się miała inaczej czuć, jakiś pies ze zbudził. No i zwróciła się o pomoc lekarską. Otrzymała, słuchajcie, uwielbiam, to jest chyba ten... Chcesz odciąć? To bolało trochę. Czy jesteś nienormalny jakiś? Ukryzłem cię w palce. Dobra, ale jesteśmy teraz przy dramie kałowej, więc jakby powstrzymaj się chwilę. Jakby trochę powagi. Dobra. To jest chyba ochrona zdrowia w USA, ponieważ jak ona zgłosiła się z tą sytuacją do jakiegoś lekarza i mówi, no jakby pies zesrał się do ust, to oni przypisali jej 3 środki przeciwbólowe. Na skurcze żołądka i ogólnie polecili dużo pić wody. No jednak sytuacja jej się pogarszała, ona czuła wszędzie te skurcze, powiedziała, że nawet po prostu w nogach i nerki się skurczyły i w ogóle czuła, że jest tragicznie. Więc znowu udała się do lekarza, I know! I zdiagnozowano u niej podobną infekcję żołądkowo-jelitową, co u Belli. Rozumiecie to? Bella jej przekazała. Zaraziła ją właściwie, no. No dobra, ale jest jakiś happy end? Bo bajka, której ja oglądam, zawsze jest happy end. Tak, mam dobrą wiadomość dla was na koniec, ponieważ zarówno Amanda, jak i Bella czują się już dobrze. To dobrze. Uff. Oraz Amanda wybaczyła Belli. Ten mały wypadek nadal ją kocha całym sercem, chociaż na przyszłość będzie zastanawiała się nad pozycją, w jakiej śpi. Czyli jakby Bella nie straciła dostępu do łóżka. No raczej. Po prostu może trzeba spać na brzuchu? Nie wiem. Na brzuchu albo na... Na brzuchu, ale z głową w poduszce. I się nigdy nie budzić już.
No co poradzisz? No ale słodki piesek. To zobaczcie, nie, no, słodki jak, piesek, zobaczcie, jakie są szczęśliwe no. razy, jakie buziaczki sobie dają. No. To by było na tyle, kochani. To by było na tyle. Mamy happy endy historii. Jeżeli doszliście do końca, to dziękujemy wam. Jesteście super. Jesteście ekstra. Pamiętajcie, że będziecie jeszcze bardziej ekstra, jeśli kupicie naszą książkę. To prawda. Link w opisie tego wideo. A tymczasem się z wami żegnamy i widzimy się za... tydzień. Pa! Pa.